Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy ciasteczka z zielonej herbaty. Przyszła do mnie paczka i mam dosyć dużo tej zielonej herbaty, tak więc ciasteczka to jest naprawdę dobry pomysł. To jest zapas na całą zimę, tak więc tutaj sobie to schowamy. I z tej zielonej herbaty musimy przygotować sobie masło. Jak przygotować takie masło? Tutaj będzie link, ale nie dla każdego będzie działać, tylko wiecie, nie mówcie tego nikomu, nie? Nie rozpowiadajcie, jak się robi takie masło. No i jak już mamy zrobione takie masło, to wtedy musimy sobie je rozpuścić z jedną tabliczką czekolady. I to wszystko wrzucamy na wodę gotującą się i do drugiego garczka. Dodajemy nasze masło z zielonej herbaty do czekolady. Pamiętajcie, żeby dodać wszystko, bo ten składnik jest naprawdę drogi, nie jest taki łatwy w przygotowaniu. Hop. I musimy połączyć te dwa składniki ze sobą. Następnie cukier 150 gram, dwa jajka. I mieszamy wszystko razem. Szczypta soli i troszeczkę ekstraktu waniliowego. Po 2 minutach, kiedy jajka, popatrzcie, tak ładnie zgęstnieją, dodajemy czekoladę. Tylko musimy szybko mieszać i dodawać tą czekoladę. Trzymaj miskę. Pięknie. Już nie mogę się doczekać moich ciasteczek. Pamiętajcie, żeby dodać wszystko, nie? Czekolada z tym masełkiem naprawdę robi swoje. Teraz dodajemy mąki, 175 gram. Hop. Pół łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżki kakao. Teraz mieszamy wszystko razem. Popatrzcie, kiedy ciasto nabrało takiej jednolitości. W ten sposób powinno wyglądać wszystko. Wrzucamy tą całą masę na 2 godziny do lodówki i czekamy. Popatrzcie, kiedy nasza masa już stwardniała, musimy sobie porobić kulki. Potem wrzucamy je do cukru pudru. I musimy je, o, w ten oto właśnie sposób, lekko palcami ubić. I tak wyglądają nasze ciasteczka. To jest to. To jest naprawdę świetna rzecz. I tak przygotowane ciasteczka wrzucamy na temperaturę około 170 stopni. Na około 10-15 minut. I pieczemy. Jeszcze chwilę. Dobrze, wyciągamy nasze ciasteczka, te już są upieczone. I musimy zostawić je na jakieś 15 minut do ostygnięcia. Tak wyglądają moje ciasteczka, wyszło mi ich 20. Ja już swoje zjadłem. Tak więc resztę zostawiam na później, bo one można je przechowywać przez 5 dni. Dziękuję bardzo, życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia.